Siemanko, cześć, witam w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem Doom Patrol, odcinek pierwszy. Pojawił się nowy serial od DC. Wszyscy go tak bardzo chwalą, a ja nie wiem, co oni w tym wszystkim widzą, ale wszystko po kolei. Po pierwsze, nagrywam odcinek dosyć późno wieczorem, bo chcę przetestować moje nowe światełko, które czasami pewnie wam się odbije gdzieś w okularach, nie wiem, czy zobaczycie. Powiedzcie mi, czy tak jest lepiej, czy tak jest gorzej. W każdym razie Doom Patrol dla niewtajemniczonych, takich jak ja, bo nie czytałem komiksu, ale jest to serial na podstawie komiksu, który został stworzony przez Arnolda Drake'a, Boba Haleya i Bruno Permaniego w 1963. Tak jak powiedziałem na początku, wszyscy się zachwycają tym serialem. Średnia ocena to 9, 8, 7. Ja tak naprawdę nie wiem, co oni w tym widzą i za chwilę powiem wam, jak naprawdę wygląda serial. Po pierwsze, troszkę o fabule. Doom Patrol skupia się na grupie osób. Mamy tam między innymi Crazy Jane, czyli osobę, która ma ileś tam osobowości i zmienia sobie na zawołanie osobowości, czyli raz jest spokojna, raz jest jakąś malarką, raz jest jakąś tam metalową i wiecie, a raz jest na przykład wielkim, płonącym golemem. Także co jeszcze zobaczymy? Nie mogę się doczekać. Mamy Elastigirl, która potrafi zmieniać się w budyń albo w kupę. Także to jest świetna mod. Mamy Negative Mana, który energię czerpie z elektryczności, czy jakby jest elektrycznością, czyli Negative Man jest człowiekiem elektrykiem. Tak, pół człowiek, pół elektryk. No i mamy Robotmana, na którym cały ten odcinek się tak naprawdę skupia. Grany przez Brendana Frasera, którego ostatnio oglądałem chyba w Mumii z 90 któregoś roku. Gdzieś zaginął w Hollywood. Swoją drogą zrobił się strasznie brzydki, strasznie stary i strasznie gruby. Wtedy go uwielbiałem i kochałem, tak teraz wydaje mi się po prostu śmieszny. Ale to jest tylko moja własna opinia. W każdym razie on gra Robotmana, a tak naprawdę tylko podkłada głos, a tak zwane cutscenki, które są pokazywane w przeszłości, no to on już tam gra. I muszę tu powiedzieć, że gra żałośnie, taka mała dygresja. No i ten Robotman był kierowcą rajdowym, czy kierowcą w NASCAR w latach 80. No i miał wypadek. Ale czy na pewno? Czy to wszystko nie jest kłamstwo mówione przez Chiefa, którego poznamy prawdopodobnie w następnym odcinku trochę bliżej, który jest takim szefem całego tego patrolu, to musicie obejrzeć odcinek, żeby zobaczyć, czy to wszystko jest kłamstwo. W każdym razie, miał taki straszny wypadek, że ocalał tylko mózg. Nie rozumiem, ale spokojnie, to jest serial na bazie komiksów. Tu nie ma nic do rozumienia, tu się po prostu trzeba dobrze bawić. W każdym razie, no z Robotmana przetrwał tylko mózg. No i pan doktor wsadził ten mózg w jakby ciało robota, no i na nowo uczył się żyć. Minęło 40 lat od momentu tego wypadku i zdziwiło mnie to, że nikt się tam nie starzeje w tym serialu. Chyba to jest taka ukryta moc każdego z nich. Tutaj od razu wspomnę, nie czytałem komiksu, nie zamierzam czytać komiksu i nie znam się na DC, zresztą na czym ja się w ogóle znam. Oceniam ten serial tylko na podstawie jakby serialu. To, co widzę, przedstawiam wam tutaj za pomocą słów. No i to jest chyba jakaś ukryta moc każdej z tych postaci, że się nie starzeje. No rozumiem, Robotman może się tam rdzewieć czy nie rdzewieć, ale mogą o niego dbać, tam polerować i wiecie, ale inne postacie, które są po prostu no, zwykłymi ludźmi, no to nie rozumiem. No ta kobieta kupa, no to ewentualnie może się jakoś utrzymać, zmieniać swój kształt. No to może wyglądać wiecznie młodą. Ten Negative Man no to nosi bandaż na całym swoim ciele, bo on był pilotem i się spalił generalnie. No taka jest jego historia. To nosi bandaż, no to nie wiemy, może być stary. Doktor. Doktor to jest właśnie ten szef, czy chief, jak oni go tam nazywają, jest jedyną taką postacią, która się nie starzeje. No ale tak jak powiedziałem, nie znamy jego historii, którą może poznamy później i może się okaże, że on jest jakimś, powiedzmy, wiecznie młodym doktorem, który ma tam 70 lat. No i Crazy Jane, nie wiem o co tu chodzi z nią, bo ona jest jeszcze wcześniej, od lat 70. wspomniała,
Czyli dla niej minęło już 20, 30, 40, 50 lat, a ciągle wygląda, jakby miała 18 albo 19. Także jaka jest jej ukryta moc? Nie mam zielonego pojęcia. W pierwszym odcinku tego serialu mamy takie wprowadzenie w historię każdej postaci i dopiero od drugiego czy trzeciego odcinka zaczną się dziać jakieś naprawdę dobre akcje. Gra aktorska. Mamy kilka fajnych nazwisk, na przykład Brendan Fraser, który kiedyś był aktorem, teraz nie umie nic pokazać. Nie wiem, dlaczego ludzie się nim zachwycają, mówią, że to jest gwiazda tego serialu i mówią, że ten serial, mówią, że to nazwisko przyciągnie wszystkich do tego serialu. Nie, tu nie ma nic do przyciągania. Ten aktor po prostu już nie umie grać, powinien odejść na swoją zasłużoną emeryturę tuż po Mumii, tam z 90 któregoś roku i więcej nie pokazywać się w Hollywood. Ale tak jak powiedziałem, to jest moje zdanie. Timothy Dalton, który właśnie gra tego chiefa, tego przywódcę. To jest kolejne takie znane nazwisko. I on tutaj pokazał, że gra. No, tu było widać grę aktorską na tle przynajmniej tych innych pseudoaktorów, czy niektórym mogą się podobać jednak te kreacje. No to wypadł zdecydowanie najlepiej. Ale generalnie moim zdaniem wszystko było takie sztuczne i takie płaskie, bez emocji, że to się po prostu w głowie nie mieści. Przechodzimy dalej. Efekty specjalne. Ja wiem, że ten serial może nie mieć miliardowych budżetów i może być po prostu tanim, po prostu zrobionym serialem, ale jeżeli coś wychodzi ze stajni Marvela albo DC, no to powinno być zrobione dobrze. Wszystko, co wyszło z Marvela, miało dosyć dobre, jak nie świetne efekty specjalne. DC było ok, ale tutaj wszystko jest naprawdę słabe. Tak cienko zrobione efekty specjalne. Dawno już nie widziałem takich słabych efektów specjalnych. A przypominam, mamy 2019 rok. Naprawdę, to nie może kosztować milionów, setek milionów dolarów, żeby zrobić porządną animację ognia na zielonym ekranie. No proszę was, kto oglądał serial, no to mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, jak wygląda ogień w tym serialu. Jest tragiczny. O czym jeszcze mógłbym wspomnieć? Muzyka. Bardzo mi się podobała muzyka. To jest taki chyba największy plus tego serialu do tej pory, przynajmniej widząc pierwszy odcinek. Bardzo fajna, klimatyczna muzyka pasowała do momentów, które widzieliśmy w serialu, do epoki, które widzieliśmy w serialu, bo serial zaczyna się w latach 40. XX wieku, bodajże w Peru czy w Paragwaju w 48. I tam mamy taką fajną folklorystyczną muzykę. Dalej się przenosi do 80. lat, później jest 2002, 3, 4, 5, aż do 2019. I ta muzyka zmieniała się razem z datami. I to mi się bardzo podobało. To było, uważam, pasujące i to jest na plus. Także jeden plus na same minusy. Jak na razie nieciekawe to jest. Mimo wszystko muszę wam powiedzieć, że obejrzałem ten serial z przyjemnością. Może jestem jakiś dziwny, może jestem nienormalny, ale czerpałem przyjemność i nie nudziłem się oglądając przynajmniej ten pierwszy odcinek Doom Patrola. Moja ocena to na razie bez oceny, bo gdybym miał oceniać odcinek po odcinku, to ten by dostał 1, tylko za to, że muzyka jest dobra. Ale ocenię cały serial, jak obejrzę cały serial. Ma to sens, prawda? A dajcie mi znać w komentarzach, jakie wy macie wrażenia po tym pierwszym odcinku. Czy chwalicie go razem z większością, że jest to niesamowity serial i DC powstało z kolan i teraz wszyscy będą wielbić Doom Patrol? Czy jesteście raczej za mną, którzy widzą w Doom Patrolu po prostu wady, mnóstwo wad, a bardzo mało zalet? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnej recenzji. Na razie.